Cześć! W nasze ręce wpadł XRGB Mini FrameMeister, upscaler przeznaczony do starych konsol i komputerów. Mówiąc prosto, to cacko ma sprawić, że obraz ze starej konsoli, np. SNES-a, po podpięciu do nowego telewizora LCD będzie wyglądał tak dobrze jak na telewizorze kineskopowym. Trudno znaleźć w internecie złe opinie o tym produkcie. Postanowiliśmy więc sami sprawdzić, czy FrameMeister faktycznie jest świętym gralem dla fanów starych konsol. Zobaczcie, co znajduje się w pudełku. Dobrze, zabieramy się do rozpakowania w takim układzie. O! To są nakładki na pilota, z tego co widzę, i jest to tak zwany bonus. Tego nie ma w zestawie standardowo, to sprzedawca dołączył po prostu gratisowo. Ok, jedźmy dalej. Instrukcja obsługi, zapewne. Niestety ciężko się doczytać, ponieważ jest całkowicie po japońsku. Następnie mamy podstawkę pod upscaler, dwie baterie. Dobra, zobaczmy samo urządzenie, jak wygląda. O, leciutkie. Leciutkie bardzo i nie sugeruje jakiegoś naprawdę poważnego urządzenia. I plastik jest dość taki, no, zwyczajny. Nie wygląda to jak drogi gadżet. No dobrze, kilka tutaj wyjść. HDMI. D-Terminal to się nazywa i tutaj mamy taką specjalną przejściówkę, ale to zaraz zobaczycie. Co jeszcze? RCA, audio, proszę bardzo. Tutaj S-Video, wejście. No dobrze. Gdzie mamy tą resztę? Zasilacz. O, o zasilaczu powiemy nieco więcej później. Jak widzicie, jest to standard nieeuropejski. Jeszcze kilka kabelków powinno być. O! Jest pilot. Też w całości po japońsku. Ciężko się tutaj domyśleć, o co chodzi. I... A, to nie jest euro, z tego co się orientuję. To jest jakiś japoński standard. Aby lepiej wyjaśnić, z jakim urządzeniem mamy do czynienia, posłużę się wspomnianym SNES-em. W tej chwili widzicie obraz z gry Super Mario World. Taki obraz można uzyskać podpinając konsolę do telewizora w najpopularniejszy sposób, czyli kablem RCA. A teraz możecie podziwiać obraz przepuszczony przez omawiany gadżet i przechwycony graberem Avermedia. Różnica jest piorunująca, prawda? Jednak nie jest to jedynie efekt FrameMeistera. Aby uzyskać możliwie najlepszy obraz z wiekowych konsol, potrzebny jest bowiem specjalny kabel, który pozwoli uzyskać sygnał RGB dobrej jakości. To nie audiofilia. Kwestia kabla nie jest zmyślona. O co chodzi? Zacznijmy od wideo kompozytowego, czyli tak zwanego zespolonego sygnału wizji. Mówiąc o kompozyt wideo, mamy najczęściej na myśli użycie kabli RCA, w których sygnał synchronizacji przesłany jest tym samym przewodem, co informacja o kolorze i jasności. To prowadzi do zakłóceń obrazu. W przypadku złącza S-Video informacja o kolorze i jasności idą oddzielnymi przewodami, a sygnał synchronizacji towarzyszy informacji o jasności. Daje to lepszy obraz niż w przypadku złącza kompozytowego, ale to jeszcze nie to, czego byśmy chcieli. Ideałem dla analogowego sygnału byłby czysty sygnał RGB przekazywany przez SCART, czyli popularne u nas eurozłącze. Ten rodzaj interfejsu jest uniwersalny. Przeniesie bowiem zarówno sygnał RGB, jak i sygnał kompozytowy oraz S-Video. Dlaczego sygnał RGB będzie najlepszy? To proste. Informacje o poszczególnych kolorach przesyłane są oddzielnymi przewodami. A co z sygnałem synchronizacji wideo? Tutaj zaczynają się schody. Do wyboru mamy najczęściej dwie opcje. Sync on Composite oraz Composite Sync. W tym pierwszym sygnał synchronizacji wideo przekazany jest po przewodzie odpowiedzialnym za wideo kompozytowe w eurozłączu. Wynik jest dobry, jednak spodziewajcie się pewnych zakłóceń. W kablach SCART z Composite Sync, w skrócie C-Sync, sygnał synchronizacji pionowej i poziomej przekazany jest oddzielnym kablem, w którym nie ma już żadnej innej informacji. Pozwala to na bardzo czysty obraz i najczęściej to właśnie takie kable należy nabyć. Niestety nie jest to regułą. Nie wszystkie stare konsole dopuszczają taki rodzaj sygnału synchronizującego. Co więcej, czasami lepsze rezultaty daje synchronizacja na przewodzie niosącym informację o jasności, tak zwane Sync on Luma.
Zanim zdecydujecie się nabyć taki kabel, sprawdźcie więc, czy wasza konsola sobie z nim poradzi. Dla przykładu, SNES w wersji PAL, w odróżnieniu od wersji NTSC, nie działa z kablami C-Sync. Należy też mieć na uwadze, że nie wszystkie stare konsole są w stanie generować sygnał RGB. Aby wycisnąć z poczciwego NES-a taki sygnał, należy poddać konsolę modyfikacji, która do tanich i łatwych nie należy. Również nowsze wersje konsol mogą być pozbawione możliwości generowania sygnału RGB. Ponownie za przykład wezmę SNES-a, którego amerykańska odświeżona wersja została pozbawiona właśnie takiej możliwości. Mała dygresja. Postanowiliśmy trzymać się angielskiego nazewnictwa. Polskie wersje terminów albo nie istnieją, albo niewiele wam dadzą, bo ewentualnych zakupów i tak należy dokonywać w sklepach zagranicznych. Do dziś nie znaleźliśmy takich kabli na rodzimym rynku. Jeśli jesteście pewni, że wasza konsola jest RGB ready, możecie skupić się na doborze odpowiedniego kabla. Jaki jednak kabel wybrać, do której konsoli i jakich rezultatów można się spodziewać? Obraz wart jest 1000 słów, więc przygotowaliśmy całą serię filmów, w których porównamy obraz uzyskany najpopularniejszym sposobem oraz z wykorzystaniem specjalnie dobranego kabla wraz z XRGB Mini. Zachęcamy do sprawdzenia. Efekt jest naprawdę świetny i zaskakujący. W każdym materiale pokazujemy też, jakie kable należy kupić do konkretnej konsoli, których wersji konsol należy unikać i przede wszystkim, gdzie takie kable kupić. Okej, wstęp był długi, ale mam nadzieję, że zgodzicie się, że był konieczny. Wróćmy do samego urządzenia. Sprzęt nie jest nowy, bo premierę miał już w 2013 roku, ale cały czas pojawiają się nowe wersje firmware'u, podnoszące jego możliwości. Jako że w polskim internecie niewiele na temat FrameMeistera można znaleźć, postanowiliśmy wam go przybliżyć. Aby stać się posiadaczem FrameMeistera, trzeba go kupić za granicą, a konkretnie w Japonii. Nie znaleźliśmy ani jednej oferty w polskim sklepie. Z pomocą przychodzi eBay. Miejcie jednak na uwadze, że tylko w tym japońskim kupicie FrameMeistera w najkorzystniejszej cenie. My zapłaciliśmy 1400 zł z wysyłką. Do tego doliczyć trzeba cło, czyli około 260 zł. To samo urządzenie w brytyjskim eBayu kosztowało 1800 zł z wysyłką. Wynika z tego, że sprowadzając XRGB z Japonii po prostu wychodzi taniej. To, że urządzenie wysyłane było z Japonii, nie oznaczało wcale, że musieliśmy czekać na nie długo. Od momentu zakupu do pojawienia się produktu w naszym kraju minęły zaledwie 4 dni. Niestety kolejny tydzień trwała procedura celna. That makes me a sad panda. Kraj pochodzenia ma jednak znaczenie przy innych aspektach. Po pierwsze, dołączony zasilacz spodziewa się japońskiego gniazdka 110 V. Zwykła przelotka nie załatwi sprawy. Potrzebny jest konwerter z 230 na 110 V i dodatkowo przelotka. Jest to dość spory wydatek i zupełnie zbędny. Prościej i taniej będzie zamienić cały zasilacz. Urządzenie potrzebuje 5 V przy 2,3 A. Wtyczka ma 1,7 mm. Tak się składa, że idealnym zamiennikiem jest ładowarka do PSP. Jedynie amperaż jest odrobinę niższy. W rezultacie FrameMeister działa, choć może pojawić się sytuacja, w której nieoczekiwanie się wyłączy. Nam się to jednak nie przydarzyło, a z gadżetu korzystaliśmy dość intensywnie. Co ciekawe, jedynie instrukcja informuje nas, że amperaż powinien wynosić 2,3 A. Na oryginalnym zasilaczu jest nadrukowane dokładnie to samo, co na ładowarce do PSP, czyli 5 V i 2 A. Kolejna niedogodność związana z krajem pochodzenia sprzętu to dołączony kabel RGB IN. Wygląda jak nasze eurozłącze, ale nim nie jest. Musimy to podkreślić, to nie jest eurozłącze. Podpięcie konsoli do tego złącza może skończyć się bardzo źle. Mamy tutaj do czynienia z japońskim standardem o nazwie JP21. Oznacza to, że do listy zakupów musimy dorzucić stosowną przelotkę. Na szczęście bez problemu można ją kupić chociażby na eBayu. Naszą kupiliśmy w brytyjskim sklepie Retro Gaming Cables. Koszt to około 80 zł. Taka ciekawostka. Przesyłka nadeszła dokładnie w ten sam dzień co XRGB Mini. Tutaj mała uwaga. Dostępne są dwie wersje przelotek. Pasywna i aktywna. Ta druga jest droższa i nie warto jej kupować. Wystarczy prosta aktualizacja firmware'u, aby potrzeba aktywnej przelotki została wyeliminowana u zdecydowanej większości użytkowników. W środku tej aktywnej znajduje się tak zwany Sync Stripper, ale nie będziemy poświęcać na to zagadnienie więcej czasu. Pamiętajcie, że z naszym urządzeniem była już specjalna nakładka na pilot. To nie jest inicjatywa producenta, a sprzedawcy. Jeśli zatem kupicie urządzenie bez tej nakładki, będziecie musieli ją dokupić za około $7 osobno lub wydrukować samemu.
Zabawę rozpocząć należy od aktualizacji firmware. Proces jest bardzo prosty i sprowadza się w zasadzie do umieszczenia plików ze strony producenta na karcie SD. Po odpaleniu XRGB Mini zapalą się diody i gotowe. Od teraz możemy się cieszyć angielskim językiem w menu, jak i wieloma innymi dodatkami, które pojawiły się od momentu premiery sprzętu. Jednym z takich dodatków są profile. Na kartę SD możemy teraz zapisywać wszystkie zmiany, jakie wprowadzamy w konfiguracji i przypisać je pod konkretne konsole. Procedura jest jeszcze koślawa, bo po wprowadzeniu i zapisaniu zmian kartę trzeba przełożyć do peceta i zmienić nazwę nowo utworzonego pliku. Ale i tak jest lepiej niż przed aktualizacją, kiedy po każdym przepięciu konsoli trzeba było od nowa nanosić pod nią zmiany. Społeczność już odkryła, jakie parametry należy zmienić pod konkretny sprzęt i w internecie z łatwością można te informacje znaleźć. Opcji do zmiany jest od groma, zaczynając od rozdzielczości poprzez nasycenie kolorów, a kończąc na dodaniu efektu Skylines, co pozwoli niejako zasymulować stary kineskopowy telewizor na nowiutkim LCD-ku. Tutaj niestety trzeba zejść z rozdzielczością do maksimum 720p. Schemat połączeniowy nie powinien nikomu sprawić problemu. Jeśli posiadamy specjalny kabel, tutaj kolejny raz wezmę SNES-a jako przykład, to podpinamy konsolę do przelotki RGB IN, a z drugiej strony podpinamy kabel HDMI od telewizora. Możliwe jest również podpięcie konsoli przez kable RCA, S-Video oraz przez kable typu Component. W tym ostatnim przypadku potrzebna będzie jednak przelotka ze złącza D-Terminal. Jest to wręcz obowiązkowy zakup, jeśli chcecie grać w gry z drugiego PlayStation. Zastanawiacie się pewnie, czy przy omawianym sprzęcie występuje opóźnienie na kontrolerze, czyli tzw. input lag. Tak, występuje i wynosi około jednej klatki. Warto dodać, że większość nowych telewizorów, przetwarzając obraz ze starych konsol, wygeneruje przy tym od dwóch klatek opóźnienia w górę. Zatem podpinając wiekowy sprzęt do nowego telewizora z pomocą XRGB Mini, możemy uzyskać lepsze rezultaty w zakresie opóźnień, niż gdybyśmy po prostu podpięli starą konsolę do nowego TV. Podsumowując, XRGB Mini FrameMeister to wspaniały kawałek elektroniki. Must have dla każdego fana starych konsol. Odpowiadając na pytanie zadane na początku materiału, tak, jest to święty graal w dziedzinie upscalingu obrazu z wiekowego sprzętu. Wystarczy jedna sesja z ulubionym tytułem, czy to na SNES-a, czy PSX-a, a już nigdy nie będziecie chcieli w inny sposób podpinać swojej starej konsoli do TV. Nie jest jednak tak, że FrameMeister nie posiada wad. Posiada. Dla przykładu nie pomyślano o opcji powrotu do ustawień domyślnych. Jeśli więc namieszacie za bardzo w opcjach, jedynym ratunkiem będzie internet i przekopiowanie ustawień od innych lub reset wszystkich ustawień. Innym dość dziwnym mankamentem jest pilot. Nie przypominam sobie mniej responsywnego urządzenia. Na nowiutkich bateriach działa zaledwie na odległość do 1 metra i to i tak z kiepskim rezultatem. Dziwi też fakt kompletnego braku przygotowania urządzenia do sprzedaży w innych rejonach świata niż Japonia. Przecież producent miał na to wiele czasu. Zasilacz, plotka JP21 czy opis na pilocie to rzeczy, które na własną rękę trzeba będzie wymienić. Tylko dlatego, bo producent z premedytacją wręcz nie przygotował urządzenia do sprzedaży poza terytorium kraju kwitnącej wiśni. Nie zmienia to jednak faktu, że w swojej kategorii urządzenie od lat nie posiada konkurencji. Tym samym stanowi idealny zamiennik wielkogabarytowych starych telewizorów. To uszczęśliwi żonatych wielbicieli retrogrania, którym to drugie połówki już dawno kazały pozbyć się kineskopowych gratów. Fakt, gadżet jest drogi. Kosztuje wszakże tyle, co nowa konsola PS4, ale wart jest każdego wydanego jena. Skoro jesteśmy przy nowych konsolach, to cóż, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to chyba oznacza, że urządzeniem jesteście zainteresowani. Jeśli więc w ogóle rozważacie wydanie takiej kwoty na upscaler, to nie ma wątpliwości, że FrameMeister sprawi Wam więcej frajdy niż Xbox One czy PS4 razem wzięte. Na koniec jeszcze raz zachęcam do sprawdzenia naszych klipów z porównaniem jakości obrazu, jaki udało nam się uzyskać dzięki XRGB Mini w połączeniu z odpowiednim kablem. A wszystko z podziałem na konsolę. To tyle. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie nasz kanał. Cześć!